Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Cały zespół musi być zmobilizowany od pierwszego dnia rywalizacji. Każdy punkt jest niezwykle istotny. Czy w szachach, jak to w innych dyscyplinach, łatwiej jest wskoczyć na najwyższy stopień podium, niż to miejsce utrzymać? Obrona tytułu, zadanie ciężkie. Pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji, ale mam doświadczonych zawodników, którzy startują w różnych drużynach w innych ligach i stają przed tymi samymi problemami, więc podchodzimy spokojnie do tego i myślimy, że obronimy tytuł. Presja na Polonii na pewno będzie ciążyć od początku sezonu, choć według światowych zestawień wrocławianie nie są wcale faworytem do złotego medalu mistrzostw kraju. Na pewno nie jesteśmy faworytem. Mimo tego, że bronimy złotego medalu, to teoretycznie, gdyby brać pod uwagę rankingi zawodników, najlepszą drużyną na papierze jest Vasco Hetman Katowice i on uchodzi za faworyta. Niedawno rozmawiałem z kapitanem Polonii, Mateuszem Bartlem, i on też przyznał, że chyba jednak to jest główny faworyt do złota, natomiast Polonia postara się, tak jak w zeszłym roku, pokrzyżować katowiczanom szyki. Wrocławianie sezon rozpoczną w piątek od pojedynku z Basztą Mos Żnin. Rywal solidny na pewno. Zawodnicy bardzo doświadczeni, arcymistrzowie sami, i rok temu 6 remisów z nimi zrobiliśmy. Mecz zakończył się 3-3. W tym roku chcielibyśmy, żeby poszło trochę lepiej, żebyśmy ten mecz wygrali, tym bardziej, że to pierwsza runda, trzeba dobrze zacząć i zapunktować po prostu. Pierwszy mecz ligi już w piątek. Kogo zobaczymy w zespole z Wrocławia? Ten skład zawsze jest jakby niewiadomą aż do początku pierwszej rundy. Staramy się może trochę nieco zaskoczyć rywali. Natomiast jeśli chodzi o taki szeroki skład, bo oczywiście gra w meczu 6 zawodników, natomiast szeroki skład jest dużo większy, no to ważne, że udało nam się utrzymać wszystkich zawodników, którzy w zeszłym roku wywalczyli złoty medal. W tym roku ostatni zjazd, podczas którego będą się decydować losy medali, odbędzie się we Wrocławiu. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.